Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z haulem kosmetycznym. Haul kosmetyczny z dłuższego okresu czasu, już pewnie niektóre rzeczy widzieliście w ulubieńcach, niektóre rzeczy widzieliście w Get Ready With Me. Także dla tych, którzy tych filmików nie widzieli, bądź chcą zobaczyć taki zbiorczy mój haul z nowościami, no to oczywiście już zaczynamy. Jeszcze Wam tylko powiem, że zmieniłam troszkę kolor włosów. Już on nie ma takiego odrostu, są zrobione bardziej naturalnie. Wczoraj byłam u fryzjera, jestem zadowolona z efektu. Nie są one takie bardzo żółte, bardzo złociste, już raczej w taki chłodny kolor wpadają. Nie wiem jeszcze, jak to wygląda w kamerze, ale później się temu przyjrzę. Także nie przedłużając, zaczynam. I zacznę tutaj od mgiełki do włosów z marki Gliscour. Ja już ją używam, kupiłam na jakiejś promocji w Rossmanie. To jest ta ekspresowa odżywka regeneracyjna, różowa, przepięknie pachnie. Chyba najładniejszy zapach z tych wszystkich różowych odżywek. Widzieliście już ją w poprzednim filmiku, także taka odżywka. Jeżeli chodzi o pielęgnację włosów, to kupiłam sobie jeszcze taki zestaw z Bever, nie wiem jak to się czyta dokładnie. I tak, kupiłam sobie szampon odżywczy i to jest drzewo herbaciane i to są kosmetyki naturalne. Bardzo duża pojemność. Tutaj jest 600 ml. Jeszcze go nie używałam, także zobaczymy jak mi się sprawdzi. I odżywka, którą już miałam i którą Wam pokazywałam w Denku, to jest odżywka taka bardzo wygładzająca. Dla włosów zniszczonych. Ona naprawdę tak fajnie odżywia. Włosy są takie miękkie, nie puszą się, nie są poklejone. Naprawdę bardzo, bardzo dobra odżywka. Kolejne rzeczy to będą żele pod prysznic. Pierwszy żel to jest Liren Mango Jaśmin. Już jeden zużyłam, to jest drugi, który kupiłam. 400 ml. To jest żel z olejkiem pod prysznic. Bardzo nawilżający, bardzo mi się podobał ten żel, także drugie takie opakowanie i tam też jest 400 ml. Kolejny żel to będzie z Douglasa, z tej serii Beauty System i to jest Cita Lasso. Bardzo taki orzeźwiający z algami. Żel tutaj jest 200 ml. Już niestety tych żeli nie będzie, także jeżeli ktoś chce się zaopatrzyć, to trzeba szybciutko lecieć do Douglasa. I kolejny też właśnie wycofywany, to jest też z tej serii Douglas Beauty System, to jest 400 ml. Taki bardzo bawełniany, delikatny zapach. Konsystencja taka kremowa, także będę testować, będę używać. Następne nowości to jest coś do oczyszczania twarzy i mam tutaj płyn micelarny i tonik z najnowszej linii Douglasa. To jest, słuchajcie, Douglas Essential, bardzo fajna linia. Tonik pachnie po prostu przepięknie, bardzo delikatnie. Płyn micelarny świetnie zmywa makijaż. Jak na razie jestem z tych produktów bardzo zadowolona, także polecam. I jest po 400 ml, koszt jednego to jest chyba około 35 zł, z tego co dobrze pamiętam. Okej, jeszcze jeżeli chodzi o takie pielęgnacyjne rzeczy, to są chusteczki do demakijażu z marki Estée Lauder. I normalnie takie, wiecie, otwierane. Bardzo fajne, jeżeli chodzi o jakieś wyjazdy. Takie naprawdę na 2-3 dni, kiedy nie chcemy tego wszystkiego do demakijażu ze sobą zabierać, to ja preferuję właśnie tego typu rozwiązanie. Następna rzecz ze Estée Lauder to jest taka mgiełka. Pokazywałam chyba Wam ją w ulubieńcach. Mgiełka, która bardzo fajnie nadaje się i przed makijażem, i po makijażu. Bardzo fajnie ściąga tą pudrowość ze skóry i mam też wrażenie, że makijaż dłużej się utrzymuje. Następna rzecz to jest kolejne już moje mydełko z Douglasa do mycia pędzli, mycia gąbeczek. Już kilka razy użyłam, stare wyrzuciłam do Denka, także Denko też za niedługo się pojawi na kanale, bo też trochę tych rzeczy zużyłam. Następna rzecz to jest, słuchajcie, puder z marki Sensai. Ta już pudełko zaraz ląduje w koszu. Akurat je zostawiłam, ale produkty marki Sensai właśnie zapakowane są w ten sposób. Puder transparentny, bardzo, bardzo chyba słynny. Często ktoś tam o nim wspomina. W środku ma puszek. No i jest taki, wiecie, z dziurkami. Bardzo duża pojemność, bo tutaj jest, słuchajcie, aż 20 gram. Także naprawdę bardzo duża pojemność. I słuchajcie, jest on teraz w ofercie miesiąca w Douglasie. Oferta miesiąca na maj. I jest przeceniony na 159 zł. Także jeżeli polowaliście na niego, chcieliście go kupić, to serdecznie Wam polecam, bo macie teraz bardzo fajną okazję.
Następna rzecz z Laury Mercier, to jest już moje kolejne opakowanie, drugie albo trzecie, podkładu tego Smooth Finish Stary w Denku w odcieniu Kashi. Już musiałam kupić, bo mi się skończył, już dwa razy użyłam, także nie będę się za bardzo wypowiadać. I do kompletu również puder, też z tej serii Smooth. Widzicie, nowiusieńki, ja mam w odcieniu 05 i to jest też Smooth Finish Foundation Powder. I w połączeniu, słuchajcie, z tym podkładem to daje wersję wodoodporną i wygląda bosko na twarzy. Następna rzecz z Laury Mercier, jeżeli tutaj już jesteśmy, też pokazywałam w ulubieńcach, ale pokażę jeszcze właśnie Wam w tym zbiorczym holu. To jest puder pod oko, to jest Secret Brightening Powder. I to jest puder tylko i wyłącznie właśnie pod tą okolicę oczu. On jest bardzo drobniutko zmielony, jest transparentny, biały i mam maniunie takie drobineczki. Bardzo fajnie utrwala ten korektor pod okiem. Będę go dalej testować, ale puder jest świetny. I wszystkie takie właśnie rzeczy Laury Mercier są zapakowane, takie szare opakowania, to też wywalam. I to jest, to było akurat pudełeczko od korektora. Od korektora pod oczy, i to jest Secret Concealer. Bardzo fajny duet, słuchajcie, puder i ten korektor. Ja mam w odcieniu 0,5. Bardzo taki jasny, żółciutki odcień. Mam go dzisiaj też pod oczami. Wydaje mi się, że kolor jest spoko. Taka gęsta formuła, bardzo ładnie kryjąca i też nawilżająca. Także na pewno nie wysuszy nam tej okolicy pod okiem. Nie jest to ciężki korektor, więc też nie zrobi nam maski. Jeżeli chodzi o Laurę, to by było na tyle. Następna rzecz to paleta Too Faced. Też Wam pokazywałam ją w ulubieńcach, ale pokażę jeszcze tutaj w zbiorczym holu. Paleta Sweet Peach. Pachnie obłędnie brzoskwinką. Kolory są też przepiękne. Na pewno dobrze Wam znana paleta. Jestem zachwycona. Używam jej w miarę często. Także każdemu polecam. Następna rzecz to jest NYX bronzer matujący. Też go Wam pokazywałam w ulubieńcach i w Get Ready With Me. On ma delikatnie ciepły odcień, ale powiem Wam szczerze, że kupiłam go na promocji i fajnie mi się sprawdza. Tak samo jak ten rozświetlacz z NYXa. On ma tutaj kilka kolorków i daje też bardzo ładny efekt. I on raczej idzie w takie zimne tony. Bardziej wygląda jak taki biały, nie srebrny, taki właśnie biały odcień. Kolejna rzecz to jest z Diego de la Palma i to jest cień, słuchajcie, w kremie taki brązowy, numer 30. Już go troszkę użyłam. Bardzo fajnie też się nim robi kreski, słuchajcie, na oko, jako taki właśnie żelowy eyeliner. Następna rzecz to jest żel do brwi i to jest marka Colistar. Ja mam w odcieniu 2. I to jest, słuchajcie, taka zwykła szczoteczka i taki żel utrwalający. Dobra. Następne rzeczy z Rossmana i ostatnie na tej promocji minus 55% zakupiłam sobie. Nie szalałam w ogóle, bo stwierdziłam, że ogrom mam tych kosmetyków i tak naprawdę kupuję tylko to, co naprawdę używam. Nie potrzebuję więcej i dobrze mi z tym. Słuchajcie, i tak. Eveline i to jest ta odżywka, biała baza pod tusz. Mam szczerze, że jest nawet spoko. Kosztowała grosze. Tusz z Lovely i to jest tam ten taki słynny Curling Pump Up, tak, żółty. I on jest z taką szczoteczką podkręcaną. Powiem Wam szczerze, że jak lubię silikonowe szczoteczki, to ten tak średnio mi się sprawdza jak na razie. I następny to jest Eveline Mega Size Lashes i to jest, słuchajcie, pogrubiająco wydłużający tusz do rzęs. I też taka silikonowa podkręcająca szczoteczka. I właśnie sobie siedzę, patrzę w okno, a tam sypie, słuchajcie, deszcz ze śniegiem. Maj. Super. I to by było na tyle. Dajcie znać, czy filmik Wam się podobał. Od razu się ciemno zrobiło. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to oczywiście subskrybujcie mój kanał i naciśnijcie dzwoneczek, żeby pojawiały Wam się powiadomienia o każdym moim nowym filmie. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli filmik Wam się podobał i oczywiście komentarz pod filmem. Do zobaczenia, buziaki. Pa, pa!